Thank you.
Czad, wiecie co? Normalnie mogę oglądać własnego streama na YouTube.
Nie muszę włączać karty incognito. YouTube naprawił problem. Teraz normalnie mając streama mogę oglądać własnego streama. Dziękuję, dziękuję panie YouTubie. Czekajcie, już się witam z wami. Już się z wami witam. O zdrowie pytam. I oto jak wasz pytom. Co? Kurde. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze działającego licznika subów. Niestety drugi tydzień mamy śrubkę kręcącą się. Cześć Szepenowski, cześć Konrad, cześć Aello, cześć Ermiel, cześć Adam G, cześć Papak, cześć Zanox, cześć Naelpm. Cześć Slender, cześć Max, cześć Daniel, cześć Guje, cześć Aspirin, cześć Setrox, cześć Sunstorm, cześć Kranium, cześć Karol, cześć Aaron, cześć Sajan, cześć Wokun, cześć Stary Chłop, cześć Gabriel, cześć Niedziu, cześć Maniek, cześć Krzychu RC, cześć Kornel, cześć Mikołajek, cześć Hubi. Internet się na poczekalni nawet raz nie ścięło, nagle wbija kajet i lag co 2 sekundy. Kurwa, weź se tam ustaw jakieś 480p czy coś. Czy coś? Cześć Metyl, cześć Piotr, cześć Mateusz. Herbapol, zacznij mi płacić w końcu. Cześć Zbynio, cześć Sibi, cześć Mokry John. Jak tam John, na basenie byłeś? Kajet jest zbyt przystojny, dlatego internet nie wyrabia. Jest to jedna z poszlak. Siema Killeron, jakie 480? Włącz kamerkę, to nie będzie ścinać. Proszę bardzo. To co, gramy? Czekajcie, dam jeszcze tylko ten. Powiadomienie na Discorda wrzucę. Every on, enter, enter. Ej, czemu linki nie mają teraz na końcu pauza channel równa się kajet, tylko jest goły link do tego. One, patrzcie. Ej, patrzcie wyżej, na jak wejdziecie na streamie filmy na disco, wszystkie moje YouTube'owe wrzutki mają na końcu ten M&AB channel równa się kajet, a nie, nie wszystkie, 30 maja nie miał na przykład tej końcówki. Dziwne. No dziwne. Faktycznie nie zacina. A na małej kamerce będzie zacinać?
Może być mała? Mała jak twoja chwała? Dwudziesta druga 16, to chyba tu. Wymoczyłeś dziada? Kurde, brzmi jak jakiś slang narkotykowy. Co za trunek, herbatka? Tak, Daniel, herbatka, herbatka, herbatka. Cześć, Krauks, siema. Siema, Hrabąż. Twoja chwała mała. Jak tam mamon przygotowania do wipe'u, kurwa? Trenujesz ostro w tego Tarkowa, czy nie? Amon, jak ty mi potem, kurwa, powiesz, że ty nie wiesz, gdzie furgonetka za dormami, albo, kurwa, w którą stronę się idzie na tartak, albo, kurwa, gdzie jest czarny pionek, ty nie będziesz wiedział, to chłopie. Chłopie, to ty nie wiesz, co ja z tobą zrobię. Na minus 15 sekundach masz ustawiony jest git? A tak jak ostatnio mówiłem, że najprawdopodobniej będzie wipe, bo będzie zmiana mapy plus minęło pół roku, to teraz jeszcze bardziej myślę, że będzie wipe, bo na tym 2.11 ma też być dodanie karmy dla skawów. Jeśli oni nie dość, że rozszerzą faktorkę, to na tym najbliższym patchu ma być dodanie karmy dla skawów, to przecież oni będą chcieli przetestować, jak... Bo teraz nikt nie gra skawów, wszyscy siedzą na pieniądzach. Oni wszystkim resetną konta, żeby ludzie znowu grali skawy, żeby przetestować... Bo to oni robią wipe'y, nie? Żeby testować rzeczy. Myślę, że... Tak jak ostatnio mówiłem, że na 95% będzie wipe, tak teraz myślę, że kurwa... Na 99% będzie kurwa wipe. Karma dla skawów? Ta. No, że jak jesteś, zaczynasz jako skaw, wchodzisz na mapę i zabijesz innego skawa, no to kurwa tracisz punkty, bo czemu masz zabijać swoich kurwa braci, nie? I chodzi o to, że jak będziesz skawem, to będziesz miał na przykład pomóc Rashali zabić PMC-ków, nie? Takie questy będziesz miał. Pomóc Rashali, kurwa, normalnie ochronić na przykład gas station, nie? Albo pomóc Rashali ochronić dormy, kurwa. O jakiej grze mowa? O Escape from Tarkov. Cześć Kajet, fajnie, że dziś streamujesz. Cześć Discordko, fajnie, że dzisiaj wpadłeś. Ej, bo ja... Czekajcie, nie graliśmy od środy, tak? Bo był tłusty czwartek. Szfon Beliara, moc strażnika. Cześć Gintrus. Co ja miałem robić w ogóle? A to bydlak. A to bydlak. Sobol, odnowienie, witamy. Witamy zwieraczy. Mając na myśli karma, miałem przed oczami karmę dla kota? Kurwa, nie. System karmy. Dzięki, Sobol, dzięki. Chodzi o to, że fans w tym momencie nie spełnia żadnej roli. Prócz tego, że czasem coś możesz od niego kupić, czego nie ma normalnie u kupców, ale to będzie dużo droższe, jak się nie ma zablokowanych kupców. I chodzi o to, że... grając skawem w poprawny sposób, czyli nie zabijając innych skawów, pomagając właśnie bossom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będziesz nabijał punkty, tak jakby chyba loyalty u fansa po prostu. I im więcej karmy, tym u fansa będziesz mógł dostać jakieś ekstra bonusy takie w ogóle, tam jakieś promocje i tak dalej, i tak dalej, nie? Już to widzę, to ty. To ty? Kurwa, to ty? Gdzie jesteście? To wy tu? Ej, czat, pamiętacie, co ja miałem robić w ogóle? Stream się nazywał Koinosa. Czy ja miałem iść po prostu po oko do tego? Czat. Czy ja miałem iść po prostu po oko do lasu? D-
dawać łapki, ja już dałem. O, Discord, dzięki za przypomnienie ludziom. Łapeczkę można kliknąć, tak jest. No siema, Sobol, siema. Tak, chyba idę po oko. Tak mi się wydaje. Zabrać oko i naprawić ją, tak? To co, speedrunowy skrócik, nie? A co się będziemy? Nie po to człowiek pół roku speedrunował, żeby teraz nie korzystać. Ej, ja siedzę jakoś tak... A może teraz będzie ok? O. Cześć, Justyna. Cześć, Ryszard. A co wy tak razem przyszliście? Randkujecie? Siema, Quiet. Cześć, Acrux. Co ty streama nazywasz, nie wiesz co robić? Kurwa, nazwałem go chłopie o 9 rano, jak byłem półprzytomny, kurwa. Ja jestem pojebany, mam weekend, zamiast se pospać jak kurwa król, to chuj, spałem dzisiaj, nie wiem, z 4,5 godziny, bo se pojechałem na rower, a potem mnie kurwa ulewa złapała i... No i nazwałem rano, jak byłem taki kurde... jeszcze przed prysznicem porannym. No i teraz zapomniałem już. Hop. Ale tu pusto w porównaniu do speedruna. Cześć, Mikołajek. Cześć, Brokoli. Czat, jest pusto, nie? Aż tak smutno. Wszystko wybite. Wstałeś dziś o 9? No, o 9.30. A grałem w POE do... Nawet nie wiem, do której grałem w POE. Do 5? 5.30? A masz. Ej, jakbym z nim pogadał, to bym expa dostał. Tak mi się wydaje. Ej, ja już z tym nie pogadam, bo on jest agresywny, kurwa. Czemu nie streamujesz POE na YouTube? W ogóle nie streamowałem POE. Włączyłem POE, nie wiem... O pierwszej? Co ja mam? O pierwszej wam streama włączać? Jak ja mam to streamować? No chyba, że pytasz, że takie normalne wieczorne streamy po prostu, czemu POE nie ten, ale to... Dlatego, bo nie mam kanału... Kanału z widownią hack and slashy. Hackenslashową i ludzie nie rozumieją, co ja robię w ogóle w tym POE, nie? Totalnie. Dlatego ich to nie interesuje, bo nie wiedzą, co tam się dzieje, nie? Ja coś tam tu lecę, tu coś zabijam, tu coś tam, tu morduję, tu coś kliknę i tak... No wiesz, o co chodzi, nie? Podejrzewam, że jakbym tak codziennie streamował POE na YouTubie, to bym miał po, nie wiem, 20-300 widzów. Mam pytanie, masz w planach grać w Fable? Bo mam dylemat, czy dokupić do PSC i kupować grę, czy wydać to, co mam na najlepszą brodę w Polsce? Co? Kurwa, nie zrozumiałem.
Masz w planach grać w fable, bo mam dylemat. Czy dokupić do Pysy Cy i kupować grę? Czy wydać to, co mam? Ale że na wspierającego, czy grę se kupić? Kurwa, no se kup grę, stary. Chuj w tego wspierającego. Ja nie będę grał w fable. Ja nie wiem, co to jest, kurwa, i mnie to w ogóle nie ten... Znaczy, chyba wiem, mniej więcej. Chyba wiem, bo... Nie wiem, Kiszak to kiedyś streamował, tak? To jakiś taki, kurwa, mały ludek? Jakiś taka chuj stara gra w ogóle? To nie jest moja nostalgia. To nie moje dzieciństwo. Wyszedł remaster Mass Effect? Ale to jakieś kosmosy z tego, co wiem, kurwa. Nie lubię. To by się przyjemnie oglądało, jak grałeś. No, to wiesz, no, kilku osobom się przyjemnie ogląda, nie? Cześć, Revin. Palce ci bolą z gry na gitarze? To nie graj. Ha! Ale ci powiedziałem, nie? Ej, no czekaj się. Spróbuję z nim pogadać. Będzie exp? Spóźniłeś się. Zniszczyliśmy oko Inosa. Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy. Za chwilę przekonasz się, że wszelkie próby pokonania naszego pana i mistrza są z góry skazane na niepowodzenie. Ciśnie mnie! Fortnite z ofulutkami lepszy od jakiegoś Mass Effect? No właśnie, kurwa, ja się boję tego Fortnite'a trochę. Trochę się boję. Pojebało. Co on robi? Jeszcze dwie naraz rzucił. Miksturki many miałem kupić. O Jezu, ja mam teraz tyle many, że ja muszę... O ile ja ich muszę pić, matko bosko. Nie ma tych krwiopijców, które mi zawsze przeszkadzały na ten. Dobra, to ilu ich zostało? Trzech chyba, nie? Jaki plan? Trzy bryły lodu i jedziemy? Będzie misja z kradnięciem krów z podkiem. Cześć, mam wir. Był nawet jakiś Call of Duty w kosmosie? Nie wiem, nie grywam, nie ten... Grałem... Pamiętam, że grałem w jedną grę, która ma coś wspólnego z kosmosem. Była to polska gra. Był to diablowy hack and slash. To był normalnie jak Diablo w kosmosie i było to lat temu, pewnie z 20. Jak to się mogło nazywać, kurwa, Space Hacks? Czat, kojarzycie? Space Hack, może?
Ej, to to chyba. Jak tak pa... No, to takie Diablo, nie? Tylko tak. Tak, to w to grałem kiedyś. Kurde, dali do tego. Do CD Action to kiedyś dawali, wiecie? Bez skitu, pamiętam te zastrzyki, o kurwa. Ale jaja. No, ale to wiecie, no to było takie Diablo po prostu w innej skórce, nie? Siema Bartek. Pokażesz? No kurwa mordo, googlnij, nie będę tu zmieniał sceny ten. Ciekawe jak sobie radzą teraz te czasowi smagrowe? Nie radzą se, no przecież. Kto teraz gazety kupuje? Tam jest! Kłopoty. Tam se oko rozwalają, a Bezi stoi. Bo Bezi wie, że ono już jest rozwalone. I to nieważne, ile czasu to zajmie, to nic się nie stanie. Zagadanie do nich nie dawało expa. Znaczy, do kogokolwiek z tego obszaru, a ja już zagadałem tam z chłopem, więc oni by mi nie dali kolejnego. Na 95%. Nie chcę mi się wczytywać, żeby to sprawdzić po kolejne 500 expa. Ale raczej nie, bo już gadałem z poszukiwaczem tutaj. O! W sumie mam 12 ziko na PSC, jak kupię za 20, to będzie 32. Jak złapię fable za 14. Ta cena to mi na sponsora, kurwa, jakie operacje. No to co? To teraz typowy speedrunowy ten, nie? Najpierw Watras. Ja mam w domu 60 sztuk gazu do CD-Action z grami, taka kolekcja. Też miałem od zajebania, wiesz? Miałem w chuj tego, ale to gdzieś u rodziców pewnie zostało, albo już wyjebali dawno. I zobaczył Adanos, że pry... Chyba mam dreszcze. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba zbyt długo wystawiałeś się na czarne spojrzenia poszukiwaczy. Mogę uzdrowić twoje ciało. Ło, diabelsko trudna kradzież. Mam 85 zręczności i na pewno nie okradę. Oko i nosa zostało uszkodzone. Wiem. Donieśli mi o tym. Jak tam staty? Pani nowicjusze. No tak. Mocno. Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. To znak, że nieprzyjaciel znacznie urósł w siłę. Cześć, Milo. Co się teraz stanie z okiem? Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem. Ale to mniejsza część problemu. Bardziej martwi mnie sam klejnot. Jest matowy, pozbawiony blasku.
Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak unieszkodliwić amulet. Czy możemy przywrócić klejnotowi dawną moc? Jest na to tylko jeden sposób. Połączone moce wszystkich trzech bogów powinny tego dokonać. W miejscu zniszczenia amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Może wtedy klejnot odzyska swój ogień. Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Myślę, że nie mniej niż trzy rośliny. Trzy? Czyzia Milo, bo nie wiem, czy mówiłem przy oczami. Czyzia Janusz. Zdążymy skończyć Gothic 2 bez euro. Nie chcę mieć problemu z wyborem, co oglądać. Jakby przecież i tak nie streamowałbym na meczach. Siema Angry. Gdzie mogę znaleźć to bagienne ziele? Podobno w tych lasach mieszka stara wiedźmia imieniem Sagita. Może u niej znajdziesz takie ziele? Ewentualnie rozejrzyj się trochę na przystani. Kim mają być ci trzej przedstawiciele bogów? Adanosa mogę reprezentować osobiście. Przedstawicielem Innosa powinien być Pyrokar, najwyższy z magów ognia. Ja jestem ale wyższy nie od niego. Wiem, kto mógłby reprezentować Beliara. Czarnej magii? Może Xardas? Tak, to się powinno udać. Nie wiem tylko, czy uda ci się sprowadzić obydwu. Już widzę wyraz twarzy Pyrokara, gdy dowie się, że musi współpracować z Xardasem. Jesteś fanem Manchesteru, czy ten kubek to przypadek? Przypadek! Jadłem chipsy i w chipsach akurat miałem kufel Manchesteru, to myślę, chuj, będzie. Skoro poszukiwacze zniszczyli oko na jakby polecenie Beliara, to dlaczego Beliar poprzez Xardasa pomógł w naprawie oka? No właśnie, tylko jak dużą ingerencję w tę naprawę mieli faktycznie bogowie, a ile po prostu moc ludzka? Bo jeśli moc ludzka, no to Xardas, wiesz... Cześć, Prestiż. Gdzie znajdę kowala, który zdoła naprawić oprawę amuletu? Musisz popytać ludzi o kowala, który zna się na jubilerstwie. Muszę już iść. Ja też wyruszę w drogę, by przygotować słoneczny krąg do ceremonii. Przyślij do mnie Xardasa i Pyrokara. Słuchajcie, moi drodzy, to nie potrwa długo. Niech Adanos będzie z wami. To teraz klasztor. Nikomu tego nie powtarzaj. Kolory kubka mi się pomyliły. No wiem. Chyba powinno pójść, nie? No właśnie, panie Miltenie. To przecież tylko pogłoski. Sam by na to nie wpadł. Krążą ostatnio różne plotki. A tam, to tylko gadanie. Niech. Kogo jeszcze tutaj okraść? A on powinien chyba podziękować, że ja mu pozwoliłem zostać, nie? Dobrze. Klucz do skarbca, nie? Trzeba uważać na to, co się mówi. Naprawdę w to wierzysz? Trzeba uważać na to, co się mówi.
zło, nie mogę go... Rzeczywiście prawda. Dostałeś w tej chwili. Niech i... Niech Ina zaświetla ścieżkę, po której kroczysz. Przecież wiadomo od dawna. Krążą ostatnio. Ej, ty! Jakieś wieści? Tak. No cóż. Prawdopodobnie zauważyłeś te odziane na czarno postacie. Spotkałem je. I tu dochodzimy do sedna problemu. Aktualny układ gwiazd jest bardzo nietypowy. Mówiąc konkretniej, konstelacja Woła weszła w koniunkcję z konstelacją Wojownika. Nie muszę chyba tłumaczyć, co to oznacza. Nie. No cóż, szczerze mówiąc... Jasne, rozumiem. Nie będę się teraz wdawał w szczegółowe rozważania na temat takiej konfiguracji. Powiem tylko tyle, że oznacza ona wielkie zmiany. A ja nie lubię zmian. Dlatego chcę, abyś przyniósł mi z miasta pewną księgę, zatytułowaną Boska Moc Gwiazd. Zdobycie jej może wymagać nieco wysiłku, ale jestem pewien, że statystyki. No, ile razy będziecie pytać o statystyki, kurwa? Jak pokazuję jednej osobie, to se popatrzcie. A nie, za chwilę, za 3 minuty kto inny. A statystyki? Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć. Cześć, oko. Dobrze. Dzięki temu będę miał więcej czasu na inne sprawy. Spróbuj załatwić to jak najszybciej. Przyniosłem ci księgę. Bardzo dobrze. Daj mi ją. Możesz odejść, a ja zajmę się badaniami. Ja jestem wiernym kibicem młotów z Londynu od 15 lat. Jak byłem w UK, to chodziłem na ich mecze i ojciec kupił mi koszulkę. No. Spoko. Hej. Bracie, nie wolno ci tracić czasu, jeśli oko i nosa do nas nie wróci. Chcę zgłębiać czwarty krąg magii. Bowiem to jeszcze nie koniec. Co? Jak twoje studia? Udało mi się dotrzeć do informacji na temat poszukiwaczy. I czego się dowiedziałeś? Najwyraźniej ich działaniami kierują lub kierowały demony. Bądź ostrożny, jeśli się na nich natkniesz. To bardzo odkrywcze spostrzeżenie. Przykro mi, ale nie posiadam informacji, dzięki którym mógłbym udzielić ci lepszej rady. Gdybyś jednak mógł mi przynieść do zbadania jakiś przedmiot należący do poszukiwaczy... Jakiego rodzaju materiałów potrzebuję? Sam nie wiem. Czegokolwiek, co należy do tych istot. Chcesz, żebym przyniósł ci zwłoki? Wystarczy, jeśli przyniesiesz jakieś należące do nich przedmioty. Otaczające je pozostałości duchowej aury powinny dostarczyć nam cennych wskazówek. Czy śniący może być w to zamieszany? Słyszałem historię śniącego. Jednak nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Istnieje wiele demonów i każdy z nich mógł w tym maczać palce. Zobaczę. Z pewno... Co ja mam mu przynieść, kurwa? Pokaż mi... Almanach opętanych na przykład, no. Jak licznik będzie działał powiedzmy miesiąc dłużej, to zmienisz stronę? Nie. Już nigdy nie będę miał licznika, będzie się kręcić śrubka. To przecież tylko pogłoski. W końcu zwycięży sprawiedliwość. Ach, diabelsko, trudno. Jakieś wieści? Nie w tej chwili. Nie w tej chwili. Pomóż mi, mistrzu. Weź tę miksturę. Niech miłosierdzie Inosa
będzie naszym zbawieniem. Działaj w jego imieniu. Dobra, czujemy ulgę. Teksty będzie go zajebiste, no. Uczysz poszukiwacza i on ma w ekwipunku siarkę, diabłote many. No tak powinno być, no należało do poszukiwacza, nie? W sumie durne pytanie, no nie chciałem tego mówić. Organika kradzieży w Gothic 1 była całkiem ciekawa. No. To było z tym... Czekajcie, to było z tym podchodzeniem od tyłu i próbą kradzieży? Odzyskałem oko i nosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu w kształcie półksiężyca. Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. Wiesz, może coś się stało z Gothic Site? Nie. On już od kilku lat czasem ma takie przerwy po prostu. Nie wiem, z czego to wynika. Może adwokat, kurwa, serweru nie opłacił i mu wstrzymali albo coś tam. Tak wywala średnio raz na 2-3 miesiące, tak się dzieje z nim, ale teraz faktycznie trochę to dłużej trwa niż 2-3 dni. Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Vatras. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! Śpiesz się. Co to za słoneczny krąg? Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że można ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. Ten to jest jak grobar? Ojej, już wszyscy zginiemy, co mamy począć? No to widzisz, to są panikarze. Dlaczego właśnie Vatras? Przynależność do magów ognia nie pozwala ci kwestionować moich poleceń, bracie. Vatras jest sługą Adanosa. Tylko pradawna mądrość magów wody może nam pomóc. To wszystko, co musisz wiedzieć. Jak kwestionować? Ja tylko spytałem, czemu akurat on? Rozmawiałem z Vatrasem. To świetnie. Gdzie on jest? Zamierza odprawić w słonecznym kręgu rytuał, który przywróci dawną moc oku i nosa. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Vatras i potrzebuje pomocy. Pyrokar nie wie, że są takie Xardasa. Rytuały? Co takiego? Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Vatras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas! Ciągle ten Xardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, Xardas. Ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Vatrasowi. Skoro są magowie wody i ognia, to czemu nie ma ziemi i powietrza? Bo oni są 100 lat za tymi. 100 lat za Heroesowcami. Tam się jeszcze nie podzielili na te dwa osobne. Rocker gada jak mohery po katastrofie smoleńskiej. Bezi dostał z liścia.
Sarda od razu wiedział, o co chodzi, a Pyrokar taka pajacerka, po znajomości ma chyba fuchę. No, bez kitu. Watras wie, Sardas wie, a Pyrokar, kurwa, zdziwiony. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego. A gdybym dostarczył ci jakiś dowód? To raczej niemożliwe. Jeśli chodzi o Xardasa... I co? I Pyrokar miał rację chyba, nie? Się można śmiać z Pyrokara, ale kurde... Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Przewidział. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? To niedobrze. Tak dalej być nie może. Hej! Hej! Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Oko Inosa zostało zniszczone. Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki. To była nasza jedyna szansa na pokonanie tych smoków. Wszystko stracone. A nie, on też mówi, że wszystko stracone. Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem wody imieniem Watras. Może on będzie wiedział, co wypada czynić dalej. Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w Słonecznym Kręgu. Ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezzwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. Potem znów się spotkamy. Chwila! Czekaj, czekaj. Jak to było w Gothic 3? Bo oddanie artefaktu Adonisa wybierało zakończenie. Czy ogniste puchary wpływały na zakończenie? Nie wiem, albo źle pamiętam, albo ogniste puchary trzeba było pozbierać tylko przy zakończeniu a Inosa, chyba, żeby zwrócić paladynom magię, nie? Cześć Solfu, cześć Blatanna. Czacik, 12 łapek do 100, jak ktoś jeszcze nie ten. Wiem, że na przykład, że Blatanna, ona nigdy nie daje łapek, to może by dała. Solfu nigdy nie daje, też by może kliknął. Dzięki Paweł za suba. Czy ten rytuał odwrócenia ma szansę się powieść? Nie możemy mieć pewności. Wszystko zależy od szczegółów planu Watrasa. Cześć Tubys. Czy ten... Nie mo... A, dopytałem o to już. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby... Pyrokar, tak. To ciekawe. Rano dana. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ale chyba mam tu coś... Co może go przekonać? Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Gdzie dokładnie? Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy Pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc... Nie chcę, żeby mu
paladyni przeszukali ten, ale jak znika w 5 rozdziale, to zostawia na straży 3 demony i w ogóle, nie wiem, bez sensu to jest. Bez sensu ta gra. Szefowi Geldern się oddawało puchary po stronie orków? Też nigdy nie dajesz? No to Malediwy, kurwa, grzybu, jak to łapek nie dajesz, kurwa. Takiej widowni to my nie szanujemy. Pyk. Nie. Tarau. Księga bardziej cenna niż cała jego wieża. Trochę tak. Normalnie jak to robię, to nie mam teleportu na farmę, nie? Muszę tu biec na piechotę do tego Beneta. Inaczej bym się do tego zabrał. Trudno mi w to uwierzyć. Ciągle to samo. Nigdy nie chcę tego słuchać. Niczego nie dowie. Nie, nie doszło do mnie. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Dalej wiszowie jesteś, kiepskie te linie. Najwyraźniej kontroli nie przyszedłeś na lotnisku. Myślisz, że ja mam lepiej? Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Możesz obejrzeć ten amulet? Jasne, pokaż. Piękna robota. Ile ci to zajmie? Jeśli to tu zostawisz i nic ci za to nie policzę. Oto amulet. W porządku. Możesz do mnie wtedy przyjść? Nie zasłużył sobie zawsze na to nie wpadnę. I normalnie teraz biegnę do Li, odbieram ten, u Li śpię, ale teraz nie muszę spać u Li. Tak mówiłem się tylko siła, więc. Mogę spać tu. Nie mówże o tym nie wiem. Hej, ty! Czy amulet jest gotowy? Tak. Musiałem, pracowałem przez całą noc. Czekał, jakby gonił go sam Belia. Pracowałem całą noc. Ej, mogę sentencę okraść, czy nie? Hej. Nie mogę? Hej. Co jest z nimi wszystkimi, że ich okraść nie można, jak normalnych ludzi? Spać uli? Jakie spać uli? Idę wbić ten setny poziom i wracam. A który masz? Pozdrawiam z grilla, he. 97,5. A masz tam jeszcze zadań do zrobienia? A, spać uli. Takie uli. I teraz do klasztoru. Na pewno niższy niż setny. Grzybu, nie bądź taki do przodu, bo wiesz, co z tyłu zabraknie wtedy. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. Pokaż. To niesamowite. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki temu. Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale?
Tak, udam się do Słonecznego Kręgu, ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie! Wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala, dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu. Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się przy Słonecznym Kręgu. To ile ten Xardas ma lat, że on opuszczając ten zabrał ją ze sobą, on mówi, że to było wieki temu. Zabierzesz wcześniej tych poszukiwaczy? No tak. Będą się napierdzieli. Nie będą, bo nic tam nie żyje. Wszystko wytłukłem. Lepiej zejść z drogi. Bez oba. Bez oba. Cześć, Bartosz. Muszę nakupować miksturek sobie. Hej. Kogo jak kapitana biorę? Nie mam pojęcia. Gdzie no? Pokaż mi. Gdzie no? Niechaj. Niechaj, niechaj. Bez Xardasa na kapitana? O, dobra. Możemy tędy bieg na speedrunie, nie traciłbym wtedy czasu na zeskoczenie na dół i znowu rozpędzenie, tylko bym tędy leciał. Czy to nie ma sensu, bo jest ten... Dużo nierówności tu jest. Ale widoczek na klasztor. O. Widzicie? Niezłe drzewa, nie? Co, byliście tu kiedyś? Ale was Kajet wziął na wycieczkę, nie? Latające drzewa, rzeka z nieba, to jest prawdziwe życie? To jest prawdziwe życie po narkotykach. Pewnie tak nie jest, ale jestem ciekawy. Czy jeśli Xardas pojawia się w cutscence po zabiciu smoka na Erdora, to czy jest gdzieś fizycznie do zona wrzucony? Nie. Nie, znaleźliby już dawno gdzieś w plikach gry Xardasa na Erdora. Kurwa, bo ja zaraz w ogóle pójdę gdzie indziej. Siema, Damian. Teraz...
Kurwa, teraz to przesadziłem. Na speedrunie byłoby to niedopuszczalne. Cisza, spokój. Magowie nie mają z kim się bić, więc stoją grzecznie na posterunku. Na speedrunie 102 metry były. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Oto naprawione oko. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie trzy rośliny? Tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz odsuń się na bok, byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą się nasze siły! Na speedrunie bym musiał wczytywać. Na szczęście tutaj nie muszę. Cztery różne szaty tu stoją. Zielska starym narkomanom. Oj tam. Siema, wiedziałeś, że możesz przyjść bez ziela? Wiedziałem. Czyżby chcieli zapalić? No podejrzewam, tylko dziwne, że to oni wzięli zwykłe chwasty, nie ten, nie zwinięte. Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Pyrokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj czym prędzej do mnie. Okej. A ty? Udało się wam. Oko i nosa znowu jest całe. Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. To prawda, mistrzu. Już dawno udowodniłeś, że jesteś godzien, by należeć do najwyższych z magów ognia. Od dziś jesteś zatem członkiem Rady. Będziesz reprezentował klasztor na zewnątrz. Mianuję cię arcymagiem Kręgu Ognia. Noś tę szatę z godnością. Sław w świecie dobre imię klasztoru i pomnażaj jego bogactwa. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona.
W tym celu połącz na stole alchemicznym oko i nosa. Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Dzięki. Będę o tym pamiętał. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Bez sensu, kurwa. Kajet biskupem został. Kurwa. W jakiejś dziczy, kurwa, w środku lasu chłop mnie pasował na członka rady bez obecności innych członków rady. Powinien mi w klasztorze jakąś ceremonię zrobić przy wszystkich, coś tam, a nie w krzakach mi dał kawałek szmaty i mówi, masz, kurwa, jesteś członek. Trafiłeś w moment tytułu, no, akurat idealnie. No to czym się teraz zajmujemy jako... Ulala. To co jest, kurwa, komar? Młody komar. Patrzcie. Kurwa, tak to jest drzwi otwarte zostawić i balkony pootwierać. Nie pokazuj się przy mnie, bo reputację. Teraz kajet kontra smog. Teraz to smog będzie ruchany, kurwa. Te fałszywe udziały w kopalni w sumie zrobimy, nie? Przyniesiemy tego. Stalantrigla przeprowadzimy. W pierwszej części dał mi list na początku, no. Nie mów. Krwiopijca, a nie komar. To naprawdę nie mój problem. Ej, muszę na... Pokaż mu. Nie mówili co innego. Będę dawaj, ja lepiej trzymać od tego z daleka. Pokażę staty. Można to stój! Zrobić zupełnie inaczej. Nikt! Mam swoje zdanie na ten temat. Ej, muszę nas kupywać wszystkim ich storymany w Korinii teraz, jakie są. Czy muszę? No, pasowałoby. Przecież wiadomo o tym od dawna. Nie mieszkałem na 13 piętrze, to zero komarów, innego ścierwa, a teraz mi się zachciało na parterze i masz festiwal. Teraz każdy już o tym wie. On po prostu za dużo gada. Pokaż. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. A będzie jeszcze gorzej. Nie wierzę w to. Mógłbym mieć 71% jednoręcznej, jakbym kupił tę książkę, ale to bardzo typowe. Dużo by mnie to kosztowało. Czy mi to jest potrzebne? Hej, ty! Pokaż Dobra, kupmy co możemy, bo potem będę go osądzał. Pokaż masz udać się do klasztoru, w którym zostaniesz osądzony. Co? Nie ma mowy! A co z tymi fałszywymi udziałami w kopalni, które można wszędzie kupić? Widnieje na nich twój podpis. Jesteś winny. Co? Przeciągnę cię przez całe miasto i pokażę, jak należy się do mnie zwracać. Kościół. Czy ty jesteś poważny? Mówisz to arcymistrza magów ognia. On po prostu za dużo gada. I jabłko dawaj. Tak, to bardzo typowe. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Wierzę w to.
Zobaczymy następnym razem. Hej! Dobrze już, dobrze! No, to teraz pójdziesz do klasztoru? Będziesz tego żałował. No. To z dupsej. Polas. Siema, Hudow. Gdzieś tutaj jest przeciwstawny pokój, Blade Master. Wyluzuj tam, naprawdę, wyluzuj. Cześć, Hubson. Jak tam idzie oko? Tak, oko zrobione. Jeredre, kiedy jakieś porządne shoty, kurwa? Bo na razie jakieś głupoty tam wrzucasz tylko. Kiedy coś fajnego wrzucisz? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Musiały pojawić się problemy. Nie można na tym polegać. Żadna wielka sprawa. A kiedy zrobisz fikołka na streamie? Fikołka, kurwa? Gość. Fikołki to się robi, kurwa. Widzisz, już mi lepiej. Czego? Powinien być mądrzejszy. Gdzie ja będę widoczny? Bo będę widoczny? Nie mówisz, o tym nie wiedziałeś. Przecież wiadomo o tym od dawna. To żadna tajemnica. No jelo. Zrobiłbym to. Było widać czy nie było? To żadna tajemnica. To było oczywiste od dawna. Sam tak mówiłem. Zrobiłbym to. Trochę się załapało. Widzi i słyszy się to. Coś tam było widać. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Co jest dobre, a co złe. Jeżeli on sam nie mogę. Mam dwa krwawe puchary, które mam. Od sędziego i od Nie, czekaj, nie mam od Salandrilla. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Dużo by mnie to kosztowało. I rzekł wreszcie do swych braci. Nie wiem już, w co wierzyć. Nie masz tu... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Co oni do wielkiego maga ognia tak się zwracają? Żadna tajemnica. No dobra, mam trzy. Jeden puchar ma Lemar chyba, nie? Dobrze pamiętam, czy nie dobrze? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie musisz mi tego mówić. Mam swoje zdanie na ten temat. Tak? No właśnie, dobrze pamiętam. Nikt nie chce wiedzieć. Po oglądnięciu twoich shotów i zobaczeniu, z jakimi debilami na czacie się spotykasz, to aż mi się smutno zrobiło. Nie można na to. No niestety, nic z tym nie możemy zrobić. No tak wygląda stary świat, że większość społeczeństwa to idioci po prostu. No i tyle, no. Tyle. Sam tak mówiłem. Czy
Czego tu szukasz? O, no proszę, jednak można. Przecież to nie twój dom, to dom mojego kolegi Diego. Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra, zrobimy to w piątym rozdziale. Nie trzeba mi więcej kłopotów. To co, idziemy na te smoki, czy nie? Nie wiadomo już, komu można ufać. Czad. Jesteście gotowi na walkę ze smokami? Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co inno stworzy. Pokaż. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Nikt nie chce tego słuchać. Było dokładnie tak, jak mówisz. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Teraz każdy już o tym wie. Pokaż. Zawsze to powtarzałam. Kurwa, ile ja wydałem na to w ogóle? Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. On po prostu za dużo gada. Mam falę. To interesujące. Kto opowiada takie rzeczy? Nie wierzę w to. Naprawdę, sama widziałam. Zawsze to powtarzałam. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Kto opowiada takie rzeczy? Nie mów. Nie mów. Nie mów. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie mów. Nie potrafię. Ale pieniążku wydałem. Zniszczenie potwora, na jak? Będzie smoki będą speedrunowane. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Ile mam tej many? Mój mąż uważa inaczej. 170, 30... Naprawdę to interesujące. Ech, muszę coś zarobić. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie wierzę w to. Każdy szanujący się widz Kajta powinien mieć zielony nick, chociażby najniższy próg. Niby coś w tym jest! Chyba, że ktoś jest szanującym widzem, ale nie ma pieniędzy po prostu. To co wtedy? Jak leci? Chcesz znowu stanąć przeciwko mnie? Sądzę, że w międzyczasie stałem się lepszy. Chyba nie. Ale dobrze, że o sobie przypomniałeś, to przynajmniej cię można okraść. Naprawdę? Interesujące. Naprawdę to interesujące. Pracuję niemal przez cały dzień. Teraz każdy już o tym wie. Zostaw mnie! Mu tego nie powtarzaj. Gdybym sama tego nie widziała. Zawsze to powtarzałam. On po prostu za dużo gada. Przecież teraz. Lepiej by było, gdyby się nie mógł. Mój mąż uważa inaczej. On po prostu za dużo. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Teraz każdy już. Nie mów. Teraz każdy już. Tajemnica. Nie mów. Normalnie można opierdalać? Co się dzieje? Tak
nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Cokolwiek obchodziło. Nie chcę już o tym słuchać. Nie mąż, uważaj inaczej. Tak jakby mnie to Hej, ty! To znowu masz. Nikt nie chce tego słuchać. Nie, to już nic nie dziwi. Tak, to bardzo typowe. Przyniosłeś za dużo. Kurwa. Po prostu trzeba odczekać. Tak, to bardzo typowe. Mam swoje zdanie na ten temat. Nikt nie chce tego słuchać. Nic się nie zmieni. On chce tylko srebrne rzeczy, nie? Było dokładnie tak, jak mówisz. Widzisz, już mi tak, jakby brakowało mi zmartwień. Słyszałem co innego. Przyniosły dokładnie tak, jak mówisz. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Chłopie, pojebało cię. Możemy hey. Je przeczekać. Nie można na tym polegać. Przyniosłeś za dużo. Gdybym sama tego nie wiedziała. Kurwa, wyjebałem całą swoją zastawę domową już, no. Mnie i tak nic nie pyta. Czy on pierścienie? Nie wiem, skąd. Hej, ty. Nie mówię. Przyniosłeś za dużo. To przecież okropne. Ino skaże sprawiedliwość. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie musisz mi tego Słyszałem mówić. Coś innego. Nic się nie zmieni. Teraz każdy już o tym Trzymam mówi. Trzymam się od tego z daleka. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie mówię przecież niczego Mogłem nowego. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Teraz każdy już o tym mówi. Słyszę o tym po raz pierwszy. Trzeba po prostu słuchać. Ej no, jedne srebro... Tego jest więcej. To 21 tych. On myśli, że to takie łatwe. On nie może wziąć 21 pucharów na raz? Zawsze to powtarzałam. Nie wiem, ty mi powiedz. Przyniosłeś za dużo. Sam tak mówiłem. Naprawdę w to wierzysz? Tak jakby brakowało No chuj by go strzelił. Sama tego nie to była jego. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie można na tym polegać. Nie mów, że o tym nie widział. Nie może być tak dalej. Wróć, kiedy będziesz miał jeszcze jakieś talerze albo kielichy na sprzedaż. Nic mi o tym nie mówił. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Doprawdy? Było dokładnie tak, jak mówię. Nie musisz mi tego Słyszałem mówić. Słyszałem coś innego. Słyszałem. Powinien być mądrzejszy. Przyszło mi to do głowy. To żadna tajemnica. Nie o tym nie mówię. Mnie nie musisz o to pytać. Za to wszystko mogę ci dać 300 sztuk złota. Sobie na to. Nie mam czasu na takie rzeczy. Sprzedano. Nic się nie Ubiliśmy ostatnio parę domów. Będzie jeszcze gorzej. Ścieżka cnoty. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ja pitole, kurwa, Halvor, ja cię proszę, chłopie. Nie masz tu czego szukać. Wiem, że do skrzyni, tylko muszę teraz jakąś skrzynię szukać, wiesz, kurwa. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nic Zawsze. Się nie... Nie można na to liczyć. Ej, te skrzynki się... Dużo by mnie to kosztowało. Nie, to w returningu się otwierało. Mnie nie musisz o to tak jakby... Wróć, kiedy będzie... Moje zdanie i tak nikogo nie... Czyli nie mam... ...grać sprawiedliwość. A to? Teraz każdy już o tym mówi. Wróć. Słyszę o tym po raz powinien pierwszy. Być mądrzejszy. Czyli zostały puchary, których on nie... Jezu. Czemu nikt mnie nie... Koło tego Farima jest chyba jakiś skufer, nie? Nikt nie chce wiedzieć. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Tego jest nic, wiesz. Hej, ty. Wróciłeś? Słyszałem? Nie żyj. Dzięki, pójdę do... Jak, nie było tu żadnego kuferka? A tu był? No ja pierduczat, dajcie mi jakiś kurwa kufer, no. Edda ma kufer w domu? Cześć, Dogstom. U gildii złodziei? Kurwa, to z nami jest za daleko. Dokładnie to samo.
Kufrze, w którym była paczka ziela. Nie wiem, zobaczymy u Eddy, bo ona jest zaraz za Halvorem. Moje zadanie, ale... Patrz. Siema, Kyrie. Mam nadzieję, że 11 sztuk weźmie. Nie wiem, czy mi później ej, ty. Mnie to kosztowało. Za to w 500... Sprzeda... Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie chciało się tak zdarzyć. Ach, 1300 na tym wszystkim, Zara, 1400. Na tych wszystkich, kurde, tych... Powiedzieć o takich rzeczach. Hej! Po prostu muszę wygrać. Za to w 500! Sprzedam swoje zdanie już ten temat. Dobra, idziemy na smoki, kurwa. Wszystko mam czat? Wszystko mam chyba, nie? Gdybym sama tego nie widziała, że inaczej. Ktoś musi pracować. Trzeba po prostu słuchać. Gdybym sama tego nie widziała. Nie mogę zajmować się wszystkim. Wszystkim. Tak mój mąż uważa inaczej. Mam 5 resztów ognia. Powinienem się... Jakie statystyki ma ta zbroja? Nie mogę się zajmować wszystkim. Wszystkim. Takie. Pracuję niemal przez cały dzień. Zawsze to powtarzałam. Polecam zielony barwnik marki Kajet za jedyne 4,99. Jaki zielony barwnik? Naprawdę to interesuje. Ja mam barwnik za 9,99. Nie mów. Będzie jeszcze gorzej. Nauczony czarów? Właśnie tak średnio. Ja nie mam jak walczyć z orkami teraz, wiecie? Ja tam idę i nie mam jak orków porobić. No w sensie mogę ich wszystkich zagonić dookoła i dwa deszcze ognia rzucić, nie? Co pewnie zrobimy. Pewnie będziemy tak robić po prostu. On po prostu za dużo gada. Pracuję jeszcze przez cały dzień. Teraz. A, dobra, mogę do klasztoru jeszcze. Runa ze szponu. Nie było do trzeciego kręgu żadnego czaru, który tam bym brał i był spoko. Wynocha! Udało mi się odzyskać kilka udziałów w kopalni. Myślę, że to już wszystkie. Doskonale. Weź ten ochronny amulet. 2600 złota. Wiem, kto wprowadził fałszywe udziały do obrotu. To Salandril. Przyprowadź go tutaj. Salandril jest tutaj, w klasztorze. Dobra robota. Zajmiemy się nim później. On tak to powiedział, jakby Salandril się tu, nie wiem, zakradł nagle z armią. Salandril jest tutaj, w klasztorze. Czy chciałby... Nie. Nie? Nie masz takiego wrażenia? Idź, zrób krzywdę orkom sprzęczy.
No tak, ale co? Lancą ich kurde pukać, no. Trochę bida. Nowa twarz. Dzięki Wojtek za suba. Zajebiste czary, kurwa. I 20 many w pizdu. No i na jednym takim ciągu mogę dwóch orków i nie mam many. Dwóch orków i brak many. Dzięki Marcin za suba. Jak tam zdrówko? Bardzo dobrze. Cześć Tomasz, dzięki za ten. Jaki jest sens grania magią i tak poszukiwaczy walisz mieczykiem? No i co z tego? W sumie jakbym jeszcze paru zabił, to bym wbił level, a nie, tej kręgu i tak się nauczę, bo nie mam rozdziału. To wrócę, o wiem co zrobimy. Czwarty rozdział! Się tu nie pojawiło. Przy założonej, no jedną lancę więcej mogę naruszyć sobie. To fakt. Trudno mi w to uwierzyć. Nie wiadomo już komu można ufać. Masz coś do picia? Rozumiem, że nie chodzi ci o wodę. Nie, do diaska. Potrzebuję jakiegoś alkoholu, żeby pozbyć się tego cholernego bólu głowy. Kiedy przez pewien czas nie mam się czego napić, czuję, jakby łepetyna miała mi zaraz wybuchnąć. On myśli, że to takie łatwe. Proszę, weź to. Na końcu tak go oczywiście dorwaliśmy. Nie musisz mi tego mówić. Tego mi było trzeba. No, znowu jasno myślę. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Naprawdę nie mój problem. On myśli, że to takie łatwe. A tak w ogóle, co tutaj robisz? Nie mam pojęcia, co tutaj robimy, ani kiedy się to zacznie. I nie obchodzi mnie to. Picie jest dopóki spoko. Mam coś do picia. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. A czy wiesz, gdzie są smoki? A co będę z tego miał, jeśli ci powiem? Naprawdę wiedziałem, że wciąż mam butelkę gin. Za dobry trunek gotów jestem walczyć ze wszystkimi smokami świata. Zgoda, zachowam ją na deszczowy dzień. Powinien był wiedzieć lepiej. No dobra. Oczywiście nie znam żadnych szczegółów. W nocy nad najwyższą górą widzieliśmy czerwoną łunę. Przysięgam na moją matkę. Jak szukasz smoka, to na pewno tam jakiegoś znajdziesz. Nie mam czasu na takie rzeczy. Gdzie no? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać to i o, ponieważ jesteśmy przyjaciółmi. To za drogo? Każdy inny na moim miejscu policzyłby sobie nie więcej. Nie mam czasu. Przemyśl. Na takie rzeczy. Będę się lepiej trzymać. Przecież nic nowego.
Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Tak, widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwią do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Wiesz, co ci powiem? Coś tu się szykuje. Nie zdziwiłbym się, gdyby Garond i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Nic mnie to już nie dziwi. Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny. Potem pewnie się stąd ulotnie. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. Do zobaczenia. Bagienny na jeden deszcz? Nie, nie ma szans. Diabelsko trudno kradzież, to trzeba około 100 zręczności na diabelsko trudno. Ty chyba. Mały. Nie mam czasu na takie rzeczy. Hej, podejdź tu. Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem. Rozumiem, że ty posiadasz właściwy ekwipun. Zgadłeś. I wiesz co? Chętnie ci go sprzedam. Sam tak że o tym nie wiesz. Co możesz mi zaoferować? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie masz many, hoppi. Nie mów, że to nie prawda. Hoppi, co jest, kurwa? Nic mnie już nie dziwi. He. Powinien był wiedzieć lepiej. To naprawdę trzeba silnie uderzyć w sam środek. Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu, nie wspominając już o smokach. Potraktuj to jako przyjacielską radę i lepiej stąd zniknij. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Tak. Czy możesz mi powiedzieć coś, czego jeszcze bym nie wiedział? Mogę ci dać dobrą radę. Nikt nie chce wiedzieć. I to w dodatku za darmo. Niepotrzebny nam tutaj mięczak, wylejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Idź do domu. To jest robota dla prawdziwych mężczyzn. Oj, czemu będzie pokazać, gdzie raki zimują? Ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Kiedy Sylwio próbował odgrywać rolę szefa, bardzo szybko pokazaliśmy jemu i jego koleżkom, co na ten temat sądzimy. W końcu opuścili nasze towarzystwo. Mam nadzieję, że Sylwio skończył w zupie jakiegoś orka. Jeżeli on tego nie trzeba się zrozumieć, chcesz zabijać smoki. Mądra. Sądzisz, że to takie łatwe? Pewnie myślisz, że taka bestia usiądzie sobie cichutko i zaczeka, aż obetniesz jej głowę. Zabijanie smoków wymaga ogromnego doświadczenia i zdolności planowania. Rozumiem. A jak dokładnie przebiega takie polowanie? Najpierw musimy znaleźć smok. Dopiero gdy wiemy, gdzie się znajdują, możemy zastanowić się nad najlepszymi metodami ataku. I tak, liczy się twoje siły. Nie mówię takich rzeczy. Nie mam czasu. Dobra, jedziemy. Ty pewnie nie potrafisz znaleźć nawet ślepej owcy. Co? Czy chcesz, żebym ci przyłożył w tę twoją kretyńską buźkę? To było oczywiste. O kurwa. Ale on napierdala. Trzymaj się! Pokaż mu! Załatw go! Nie przestawaj! Załatw go! Trzymaj się! Uważaj! To bolało! Uważaj! Oj, to było mocne! Uważaj! To było mocne! Uważaj! To bolało! Uważaj! Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się! Daj z siebie wszystko! Pokaż mu! Daj z siebie wszystko! Nie przestawaj! Daj z siebie wszystko! Nie przestawaj! Pokaż mu! Pokaż mu! Daj z siebie wszystko! No wal! Daj z siebie wszystko! Pokaż mu! Broń się! Pokaż mu! Kto opowiada takie rzeczy? Inaczej
powinien się do tego zabrał. Pokaz szermierki. Kto opowiada tak? Tego oczywiście dorwaliśmy. Nie mówię ci przecież, żeby mnie to kosztowało. Nic się na styk. Nie słyszę o tym po raz pierwszy. Nie doszło do mnie. Jeszcze zobaczymy. Słyszę o tym po raz pierwszy. No już dobrze, wygrałem. To było oczywiste. Na tajemnica. No, ale mam żyćka. Pasek życia pusty, pasek many pusty. Idziemy na orków. Pasek spotykał się o własne nogi. Dokładnie. Dobra, pierdolę to. Idziemy spać. Czemu go nie ojebałeś? Że o tym nie wiesz. No po co mu to miałem brać? Sam by na to nie wpadł. Na co mi to potrzebne? Ode mnie tego nie dostał. To było przecież jasne. Chwała Inosowi. To co, łupiemy orków koło zamku, czat? Mnie to już nic nie dziwi. Co wy na to? Tak dalej być nie może. 14 tysięcy mam. To pokupnie tylu miksturek. Dobrze, że przyszedłeś. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębaczem. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cału. Sengrad zaginął. Zobaczyłeś fajerwerki? Ale najpierw się musimy pozbyć wargów. Bo... Wiecie czemu? Bo ganiając w koło nich, jak uderzę szamana, to znaczy szaman strzelając we mnie, jak szaman strzeli w warga, to warg zacznie zagryzać szamana i tam będę tracił ekspa wtedy na tym. Nie można. W ogóle wszystko, co się słyszy. Powinienem się zmienić w jakiegoś smoczego zębacza i pozagryzać te wszystkie wargi dookoła. Chwała Inosowi! Chwała, chwała, bracie. To było przecież jasne. Mam zwój. Całkowicie się z tobą zgadzam. Na taran skoczyłeś polowej ork na głupi ryj wywalił, tak? Nie wziąłem. No ale to właśnie typowe orki. Dobra, pozagryzam wargi w koło, czekajcie. Pyk. Ta, nie mam slota nawet, żeby... Czy on po przemianie próbował ubrać szpon Beliara i dostałem piorun?
Czad, czy on próbował ubrać szpon Beliara automatycznie na siebie? Cześć, Łukasz. Nie no, łuk to wiem, no ale łuk to nie szkodzi, że się założył. Ej, pamiętajcie, że jest szpon Beliara w skrzyni. Szpon na runę? No bo nie ma nic, no. Dopiero mam trzeci krok, no tam nie ma co wymienić. Dzięki, Jurek. Kurde, wiecie co? Ja muszę jeszcze te zębacze tam pozabijać. Flashbacki ze speedrunów. Dużo mi brakuje do levela, dużo, to gitara. Tu się robi problem, bo jest kurwa 6 wargów w jednym miejscu, nie? Tamte zostawimy na koniec. Zakupiłeś dziś taką samą czapkę jak ja? Bardzo dobrze. Super jest, nie? Ha, nowa twarz. Siema, F9307. Tu są 4 wargi obok. Dlaczego jak bije smoki odradza im się HP? No jak? Regenerację mają. Thank you.
Zostały dwie grupki. W jednej jest 6 wargów, w jednej są 4. Tu będzie najgorzej. Nie orka, nie orka, nie orka! Kurwa mać! No kurwa! Dobra, muszę na odwrót zrobić. Chyba najpierw tę grupkę taką najcięższą, a potem kurwa się zająć resztą. Czy mogę sam sobie zabić awatara? Chyba nie. Czemu ja nie mam full... Kurwa, co jest to chuja jebanego? Ork mnie ude... Co? Thank you.
Tyle życia musi mi zostawić, wystarczyć na całą resztę. Tyle życia musi mi wystarczyć na wszystkie inne walki z orkami, z wargami. Siema, Pablo. Siema, Wawrzynek. To jest ciężki kawałek chleba, czad, ten gotik. Dobry plan, bo wykańczasz sobie wargi, zostaną same orki. No wiem, dzięki. Te zębacze? Zębacze zaraz sobie pozabijam na ten... na postaci normalnie. Wszystkie wargi? A nie. Osiem tysięcy expo. Nie mogę levela nabić. W sensie teoretycznie mogę, ale 12 HP bym stracił wtedy. O, tu jeszcze jest. No, tu jest. Należysz do bogaczy, co? Pytajnik. 4 złote. Oglądałem kilka razy Gotchiczka, ale nie grałem w niego nigdy, ale patrząc na intensywność i progres w tym mordowaniu tych wilków z piekła, to może sejwik Breivik jakiś?
Nic mi nie da, nie można chyba zapisać na ten jako stwór w pytajniku. Czy one mnie nie zagryzą? Nie, pierdolę to, nie będę ten. Ogoliłem się pierwszy raz od miesiąca. Ja się ostatnio ogoliłem. Na streamie byłem ogolony. Kurwa, wypierdalaj mi z tym łukiem. Dobra, nie widzieli mnie jako przemienionego. Doszło do mnie to i owo. Mnie to już nic nie dziwi. Nie może o tym nie wiesz. Chwała Inosowi! Chwała, chwała! No dobra, to teraz zabić te zębacze tam, żeby one mnie nie goniły, jak będę biegał jako ten, bo one też mi wpadną w szamanów i tam będzie bójka między nimi. Tylko żeby się tam dostać, szpon Beliara. No, w sensie, on tam se może na razie... Chuj, dobra, tych wybiję tylko. Wszystko przyjął Elita, który kurwa prawie jest niewrażliwy na te kurwa te. Wszystkie ciosy przyjął kurwa Elita. Pojebało ich. Przecież wiadomo o tym od dawna. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. Czekajcie, mało tych mam. Ile razy mówiłem, że muszę sprzedać te wszystkie rzeczy? 260 many teraz, bocie. Słuchał niewłaściwych ludzi. Chwała Inosowi! Chwała, chwała, bracie. Trudno mi w to uwierzyć. Inos oświeca wszystkich tych... Co ja mam z sobą zrobić, kurwa? Gałganie. Chyba na bryłę lodu go weźmiemy, wiecie? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Łapki w górę, dzięki Nightbot. Tak, czasik, można łapkę kliknąć. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Jak ktoś się jeszcze krępuje i wstydzi, to śmiało. Chwała Inosowi! Mogłeś sprzedać Geraltowi w drugim rozdziale, on teraz ginie i dwa razy byś zarobił. To nie czysty Gothic 2. Skąd ty to masz? W czystym Gothic 2 to tak działa. Ktoś za to odpowie. To jest noc kruka, to tak nie działa. Mi chuj i mana w pizdu, kurwa, no. Yeah.
Poza tym nie Kerolotowi, tylko Stengratowi, gościu. Nie, dopiero teraz drugi raz przeczytałem imię NPC-ta i się skupiłem na nim. No tak nawet. Mag Galafighter. Będzie kiedyś podejście czystym magiem? Nie, po co? Po co? Ta gra jest tak upośledzona, że tu się nie da grać czystym magiem, kurwa. Możesz rzucić trzy czary i musisz iść do łóżka, kurwa, spać. Bo jak nie, to musisz pić miksturę, kurwa. Których i tak potem, kurwa, nie masz, bo pijesz je co 3 sekundy. Bez miecza byłaby męczarnia. Chłopie, to bym, kurwa, zwariował. Zwariowałbym z tą maną, kurwa. Chwała Inosoi. Dobra, to teraz możemy ten. Możemy ubić te zębacze, które będą mi przeszkadzać w tam obieganiu orków. I potem wracam do zamku i. Trudno mi w to uwierzyć. Piję miksturę szybkości i zgarniam wszystkich orków na skałkę. I na skałce dokonuje dzieła zniszczenia. To może jakiś mod na mana regen? Wielki wieże był sen? No, albo tak jak w returningu, że możesz położyć sobie ten. Wyrzucasz normalnie śpiwór na ziemię i się kładziesz na nim, nie? Dobra, idziemy do zębacze potłuc. Ty byś chciał czystym magiem przejść, no to... To powodzenia, kurwa. Czystym magiem to się fajnie w zwykłą dwójkę grało. Tam to było... Łatwiutkie, przyjemne takie. Easy. No dobra. To co, zgarniamy orków w koło, nie? Śpiwór w gotiku, ale abstrakcja, no jest normalnie. Jak masz przedmiot, który wygląda jak owcza skóra. Mam jakieś skóry, czy Bosperowi sprzedałem? Więcej kłopotów. Nie mam chyba żadnych skór, żeby Inos pokazać. Świeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. No jest skóra warga. O, wyrzucasz takie coś i klikasz tutaj śpi. Pyk, postać się kładzie na ziemi, klikasz CT, nie masz regniętą manę. Nie zasłużył na coś takiego. Nikt mi o tym nie mówi. Deszczu ognia? Kurwa, jakbym mógł zrobić deszcz ognia krzywą, to zgadnij, czy bym zrobił, czy bym nie zrobił. Chwała Inosowi! Chwała, bracie. Inos górom. Jego czyny były sprawiedliwe. To rzeczywiście prawda. W ogóle... Nie tu. Zróbmy sobie saving smoki. Smoki w Korinis? Zróbmy tak.
Przygotujmy sobie deszcz ognia, piąteczka, pota na szybkość i biegamy teraz. Coś jak medytacja w Wiedźminie, no. Śpiwór, jedna z najlepszych rzeczy w Returnie, ta jest. Runa deszczu do zrobienia w piątym, w szóstym. Dopiero w szóstym rozdziale może mieć runa deszczu ognia. W sumie lepiej z tej strony zacząć. Muszę tak biegać, żeby oni nie rezygnowali z pościgu za mną. To jest najgorsze w tym wszystkim. Możecie przyciszyć streama, jak chcecie. Idziemy na wycieczkę. Wracać tu, wracać! Bo zabawa wam ucieka. Chłopaki! Mam nadzieję, że nie zgubiłem żadnego. Wszyscy są? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O kurde, tutaj mogłem wilka zabić.
O kurwa. Ej, no ja tak nie chciałem. Ja jeszcze chciałem ten cały stąd zgarnąć ich wszystkich, kurde. Grałeś kiedyś w twierdzenie? Jeszcze zaraz oskuruj. Ej, bo mam... Jedno mnie ten... Czy wtedy jak zgubiłem tych orków, że oni tak odeszli, to czy część z nich nie znikła, automatycznie się nie pojawiła u siebie na tych, kurde. Czy to są wszyscy ci, co ich miałem, czy nie? Od kiedy oni mają taki zasięg, kurwa? Jak myślicie, to są wszyscy tutaj, ci z przodu zamku? Zapiszę to na to, ale nie jestem pewien, czy to wszyscy... Nic tu nie ma. Mi się wydaje, że było ich więcej. Też mi się tak wydaje wizualnie. Chyba, że oni potem ich po prostu skompresowało, że tak jakby, wiesz, w teksturze jednego było na przykład dwóch orków, bo darli ryja tak samo mocno, nie? Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Kurde, nie sądziłem, że mikstura na 5 minut nie wystarczy. Mi się skończyła mikstura na 5 minut, kurwa. Szybkości. Prawie 3 levele wbiłem. Tutaj, brakuje mi 1000 expa. Nie ma czego plądrować. To może wszyscy byli, cholera? Zaraz się przelecę, zobaczymy. Skoro prawie 3 levele wpadły. Ale ich ciała się ruszają, jak podnoszę ten miecz z ziemi.
Cześć Izabel. Spadasz na elo. Kiedyś coś takiego mi lagowało kompa, nie? Takie ubijanie tych orków i ganianie z nimi. Jak kiedyś na starym kompie próbowałem coś takiego robić. Byłeś wczoraj na koncercie Boys? Nie wiem, co bym musiał kurwa robić ze swoim życiem, żeby o 12 i być na koncercie Boys, kurwa. Nie mam przemiany w wilka? Chciałem się przebiec z wilkiem dookoła. Zobaczyć, czy zostało tych orków, czy nie zostało. Kadyni na orkach. O kurde, a tamten co tu robi? Kolego, czemuś się oddzielił od grupy? Jeno Wilczek się ostał. Dezercja. Biedny Wilczek. Niczego tu nie znajdę. I gnobliny w jaskini. Gnobliny, cisza tam. Nie ma czego plądrować. Długo się robi poziomy tymi małymi misjami? Którymi? Ty robisz tymi za po 2000? To nie zostało ci nic innego? Po 12, ciężko, ale jakoś tam idzie. Myślałem, że ty mi po 2200 robisz. Złota mi się nabija cały czas. Zostały dwie za 24 tysiące. No na porządce nie idzie. Z tym wydawaniem złota. No solucinik co z rakieciarzami. Wystrzałowi rakietowcy. A prześpię się u Kawalorna.
Latanna. Rakietowcy są prości. Jak jesteś zabudowana, to cię rakieta nie skrzywdzi. $6000 masz wydać? No to ja za godzinę ci mogę pomóc powydawać. Chyba, że sobie po prostu zamiast na solo, to sobie pójdź na składy z dobieraniem. Tam jakieś chłopy na pewno będą upgrade'ować, kupować, coś ulepszać. To ci się samo będzie ten. Cześć Wojciech. Jaką klawiaturę? Zwykłą. Zwykłego prostokątnego czarnego Logitecha za dwie dychy. W sumie tutaj to by mi się bardziej... A nie, może bryłą lodu. Mniej many będę budził. Na razie wygląda ok, tak jakby orkowie nie byli cofnięci. O kurde. Chyba tutaj, w tym momencie, wtedy, to mi cofnęło, kurwa. Czekajcie, muszę to... Nie wiem, kurwa. Trzeba mam wczytać grę? Zresetowało wtedy ich wszystkich, kurwa, naprzód. Ja pierdolę, zresetowało ich. Tak, kurwa, właśnie tak myśleliśmy, nie? Że... A to już jest po zabiciu zębaczy, tak? Tak. Ja pierdolę. Desiku. O matko, czemu ich tam zresetowało wtedy, kurde. Czy Kajet? Nie ma. Kajet się z wami nie zadaje. Ups.
Cześć pana H. No nic, spróbujemy jeszcze raz. Tylko szamani powinni wrócić. Tu wszyscy biegną, biegną i tylko szamani mają prawo wrócić. Panie Elito. Mam nadzieję, że są wszyscy, kurde, a nie, że znowu tam popatrzę i to będą... Zaczyna lagować.
teraz ścięło. Tamten to się wściekł normalnie. No dużo więcej orków zginęło, widać po tym. Widać po expie, jaki wbiłem, że teraz dużo więcej orków tu było. Fuks, że tu wskoczyłem za pierwszym. Jakby on za pierwszym razem tu nie wskoczył, to bym zginął. By mnie tam zaszlachtowali. Nie ma czego plądrować. Ej, z góry lepiej je... A, dobra, zaznaczę orków. Myślałem, że same bronie z góry, tak ten. Też przeważnie to są to bronie. Ile leveli wpadło? 3. Trzy levele. Grałeś Metina? Nie. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. No, widać nawet po ilości ciał, że tym razem, kurde, dużo więcej ich tu siadło. Mam nadzieję, że jak pójdę naprzód zamku, to będą tam sami szamani. Może jakiś pojedynczy, zwykły ork. Nic tu nie ma. Co to za rzeź? No, trzeba było pokazać orkom, gdzie raki zimują. Mogłem na przykład policzyć, ile mam mieczy, ile tu orków zginęło, wiecie, nie? Ile mieczy miałem na przykład i jak pozbieram miecze elit i topory zwykłych orków, to ile bym miał broni orkowych po tym, co tu się wydarzyło. Garant teraz nie będzie wiedział, przed czym ma broni zamku. I tak będzie mówił, że... A w ogóle najlepszy to jest ten. Znaczy nie, bo tam niby orków jest pełno za palisadą jeszcze, nie? Teoretycznie w grze.
Tak twierdzą. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Jak teraz zdradzisz paladynów i otworzysz bramę, to rokowie się zrespią? Zrespią się. Nowe sztuki się zrespią. Nie ma czego plądrować. A normalnie na filmiku będzie, że siedzą w koło zamku, nie? Na filmik będzie filmik, jak orkowie siedzą w koło zamku i nagle widzą, że się brama podnosi, jak tu nikt nie siedzi koło zamku. Głupi ten gotik. Jak myślicie, to wszystko? Nie! Szkoda, jak igolnika naskawa. Jak igolnika, kurwa, jak tego lupuła magnum, kurwa, za 80 tysięcy. Ja zawsze miałem na piątce te kule ognia, tylko teraz do tego przemieniłem na deszcz, kurwa. I nawet wilka nie załapało na boku, kurwa. Chłop płacze, bo kawałek kartki stracił. Kurwa, Luxer. Dawaj 200, kurwa. Przecież to jest kawałek kartki. Tylko tam narysowane na tej kartce 2-0-0. O Jezu, oby brak orków z przodu mi zrekompensował ten, kurwa, deszcz ognia.
To tam na narożniku tylko zostało kilku. Mam nadzieję. Widzę, że tym razem masz coś przy sobie. Luxier, 5 złotych. Za 2 stówy pokazujesz chuja. To mi się nie opłaca, bo tracę kanał w tym momencie. Nie. Nie mogę tego zrobić. Za ile mi się opłaci? A ile trwa ban za coś takiego? Na ile dają? 5 miesięcy? Co tam się dzieje? Chwila. Zawrót. Pojebało się, chłopie. To było dobre. Chwała Inosowi. Ja ich muszę zabijać, czy wystarczy mu odbierać almanach? Za pierwszym razem streama mi usuwają, a za drugim cię banują? Niemożliwe, kurwa, żeby chłopie za nagość po prostu se usuwali, kurwa, głowa. Tego. Chwila. Opętało cię zło. Pozwól, że ci pomogę. Nie dotykaj mnie! Wynoszę się stąd. Ta, bez HP, gdzie ty lecisz, chłopie, bez tego żyćka, no? Dobra, po porządnym śnie jestem wypoczęty. A Engrom po porządnym śnie jest martwy. Ustawiasz grę jako Cyberpunk, powiesz, że postać chciałeś zrobić do siebie podobną? Milion dolarów w nieoznakowanych banknotach załatwi chuja? No? Kurwa, za milion dolków to normalnie byłoby śmigło kręcone. Dostałbym tu bana i bym se polazł na Twitchu grać, kurwa. Na wyjebce. No, wygląda to lepiej niż ostatnio, nie? Patrzcie, tylko szamana widać. Tu szamana, a wcześniej było widać, kurde, ten. Już kupę normalnych orków, nie? Cześć, Lordefik. Milion wenezuelskich dolarów? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Milion wenezuelskich dolarów to 1100 złotych? Kurwa, to ja... To ja milioner jestem. Powiesz od strony kogoś, kto streamuje, lepszy jest Twitch czy YouTube? Nic tu nie ma. Pod jakim kątem? Nic tu nie ma. Technicznym? Lepszy jest Twitch. Niczego tu nie znajdę. Jak Okoinosa naprawisz? Jak naprawię? Już naprawiłem. Niczego tu nie znajdę.
supportu i technicznym? Chyba też Twitch. YouTube ma taki support, że jak... że Jeredre wykruwiło jakieś błędy i stracił chłop kanał, bo... jak pisze do supportu, to mu jakaś baba odpisuje, że no, nie możemy nic zrobić, bo nie wiemy, czy to pana konto. On mówi, no kurwa, że... weryfikacja dwuetapowa mu nie działa, nie? Żeby to naprawili. No, nie wiemy, czy to pan, kurwa. I chuj, po kanale, nie? Chłop ma po kanale. Cześć, Oczek. Pytał się gościu... aha, dobra, no to mogłeś ten, mogłeś go oznaczyć. Myślałem, że do mnie piszesz. Nic się nie stanie, że powiedziałeś, że Twitch lepszy czy coś? Ale co, że YouTube mnie kurwa... YouTube mnie dojedzie, bo powiedziałem, że Twitch lepszy? Co ty, chłopie, bez przesady. Dzisiaj 4 wareczki strong, a tu piękny streamek wieczorem. O kurde. Co to za alkoholizacja? Ale zesztywniał nagle, jak... Pal Azji. Nic tu nie ma. A to bydlak. A to bydlak. Nowy czy przedłużony? Ciabas przedłużony. Gdzie na Ciabas? Ale chyba go dzisiaj nie widziałem. Więc on nawet nie wie, że mu właśnie pieniądze spierdoliły z konta. Alkohol to zguba ludzkości. Widzę elitę. O kurde, jakiś elitka się tu cofnął. Jakiś elitka się nie porządkowował regułom panującym tutaj. Cześć, Darude. Elo. Jaki lol udało się wam w pierwszym rozdziale maksymalnie wbić? Robił ktoś taki challenge? Nigdy nie robiłem takiego challenge'u. Nawet nie wiem, który mogłem mieć. Ci 19? No co z tym elitą mam robić? Zamrozić go? Co taki rodzynek pojedynczy tu został? Elita, co ty tu robisz, gościu? Sam. Pod zamkiem. Gubiork. Ten orgelita się nie skroił, że gdzieś cała dywizja orków wcięło, no. On wyjebany. Jeszcze jeden elita, co? I tu zwykły, o kurwa. Ten przód chyba został, wiecie? Tak mi się wydaje, że ten przód tu został. Tabliczkę minąłem? Nie no, podniosłem. Czy to, aha, czy to chyba, że tam dwie... czy nie, podniosłem czy nie? Zaraz się tam przebiegnę, bo to wiesz, przyszedłem tu regnąć manę i tak dalej. Zaraz tam będę biegał, spokojnie.
Doszło do mnie to i owo. Doszło do mnie to i owo. Naprawdę w to wierzysz? Uczniki. Ty nie podniosłeś mi w końcu wydawało. Chyba. Bo tam była, tam są dwie tabliczki życia chyba. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Doszło do mnie to i owo. Chwała Inosowi! A tylko gadanie. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Panowie orkowie, błagam was, oby was tu nie było dużo. No co on tu robi? Czego tu nie znajdę. Kurde, akurat dwie elity, tak? Jak się boi. Walcz jak mężczyzna. Kieruje się w bitwczą. Ależ to było ciężkie. Ruszaj myszką na boki gwałtownie, jak cię gonią, wtedy będą uderzać w powietrze. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Okej. Mam własne zdanie. Zapisz grę? Tak jest. Chwała Inosowi!
Ładnie orków wyczyściłem. No. 3000 do levela. Lekko ponad 3. Dobrze, bo mam na czwarty krąg i na, nie wiem, błyskawice chyba, nie? Idziemy zaraz błyskawicy się uczyć. O matko, przepraszam bardzo. Wszystkich. Przepraszam. Wszystkich zachowałem się jak świnia. Czwarty krąg to 5 punktów nauki, 10 chyba. No kurwa, i dwa szamany siedzą, nie? Nie ma. Szkoda, że zamiast dwóch brył to poszło na to. Poszło na to trzy bryły. Ten tu się. O matko, nie. Czemu te elity się cofnęły przed zamek? A, symfonia, część druga. W tym tygodniu muszę ci zapłacić 15,99. Jesteś o tym? Tak. Musisz zapłacić tantiemy za to, że słuchasz orkowej symfonii u mnie na streamie. Trafiłeś. A widzisz, to dobrze, że ci się podoba. No OnlyFans masz chuja za 5 zł? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. To zara będzie kupowane. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich. Czacie, jak ktoś łapki nie dał, to ten. Klikamy. Prawie 160 jest. Opłata reprograficzna Bjornowi za pokazanie innym, że gram w tego. No, w Niemczech jest. Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy. A dlaczego ja mam płacić? Bo w Niemcy, Hiszpania, Francja... No dobra. Ale dlaczego kupując telewizor mam płacić? Bo Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy...
Siema, Jed. Kajd jest artystą, powinien mieć dopłatę. Dawać emeryturkę, kurwa. Lubisz sobie pociągnąć z cygara? Nie. Nie wiem jak ty, ale ja tam wolę pociągnąć z muszelki. Skóra trola? To jest warte małą fortunę. Cześć, Gracu. Kurwa, co ci orkowie tu robią? A Shauvon? Tu nie ma. Ile smoków zabiłeś? Żadnego. Zero. Nul. Dobra. Zabijesz szamana i będzie level. Dziewczyna szamana! Będzie coś pokazywane. Kurwa, dopiero pokazałem jak zajebać 90 orków wybijając 3 levele. Do chuja wafla. To ciągle mało. Hate Park Sydney'em, ale tylko pierwsze pół godziny, bo kolejne po 2,5 to jest to samo. Ale Francja, Hiszpania, Włochy, Francja. Koreaniec zapłaci, Koreańczyk zapłaci, ale Francja, Niemcy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Koreaniec zapłaci. To nie jest podatek, to jest opłata. To nie podatek. Niemiec, Francuz, Hiszpan mają. To nie podatek, to jest opłata. Koreańczyk zapłaci. Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia. Ja pierdolę, kurwa. Idźcie w chuj z takim czymś. Obejrzałeś chwilę, myślę, pierdolę tego z Sydney'a. O, tu jest tabliczka jedna, dobra, ale powinna być...
To jest życia dwójka. Tu jeszcze powinna być życia jedynka chyba, w którymś namiocie. Tak mi się wydaje. Albo życia trójka. No bez kitu, to są dwie tabliczki, tu powinny być gdzieś, ale już nie pamiętam, gdzie była druga. Dobra, idziemy do tego, idziemy do Pyrokara. Przełęcz w górniczej dolinie, pyk. Ale tu cisza i spokój, zawsze jak tu się ten, to mnie to polne bestie, nie? I po plerach, kurwa. A teraz człowiek jak król się teleportuje. Nie należy Paladyni do bogaczy, straszną co? Że nie mają. Grzybu, 4 złote. Taram i po sztuczce. Jakiej sztuczce? Co jest? Było pytanie o podaj dev, opłaty, daniny. No chyba było, ale to ten. Gdzie na grzybu, ale o co chodzi? Jaką sztuczkę? Bił top 4? Nikt nie może występować przeciwko boskiemu. A, że sensiwa ten minął. Dokładnie to samo powiedziałem. Takaż taki czarodziej z niego. Grzybu, jesteś czarujący. Tak jest napisane w jak nie, a... Naprawdę nic. Potrzebuję. Patrzcie, co my tu mamy. Patrzcie. I pyk. I demony mogę kupić. I flaszki. Dawaj, bierę. Przemiany jakieś, bo kurde, nic nie mam. Nic nie mam z tych przemian. Czy ja mam czar błyskawicę taką normalną do nauki runy? Mam chyba, nie? Nie należysz do bogaczy, co? Lekarz. 4 złote. A ja dalej siedzę w tym więzieniu za sprzedaż organów. Jest już progres, przejąłem dole Kojo i Gity, czują do mnie respekt. PDW. PDW lekarz. A za ile wychodzisz w ogóle? Bo to kurde, hey, dobrych chłopaków za kratki wkładają i... Mam tutaj alma... Pokaż... Tak! Pokaż... Jakieś przyzwania szkieletów... Dawaj, czwarty krąg. Chcę zgłębiać czwarty krąg magii. Dobrze. 22 dni wychodzi? Wszystkie znaki się wypełniły. Wkrocz zatem do czwartego kręgu, aby przepełniła cię moc nowej magii. Przebyłeś daleką drogę, Mocz. A Inos nadal będzie rozświetlał przed tobą ciemności. Dzięki. Dowiedziałeś się czegoś nowego o poszukiwaczach? Pracuję nad tym. Wróć później. Jak? Chcę zgłosić. Czas jest. Zostań. Czego on uczy? Mol. Skurwensyn mol normalnie. Na molny. Obudzenie golema, tworzenie szkieletu, przyzwanie wilka... Spierdalej. Kto tej błyskawicy uczy? Mardok, dawaj.
To nie była mała, a nie trzeba wiem. Uważać na co się mówi. Popatrz. Błyskawica za trójkę, błyskawica za piątkę. Nigdy mi nie przyszło do głowy. Skała krystaliczna, kwarcy. Obudzony golem walczy. Czy to jak zaklęcie matki, że wstawaj ten? Napierdala jak zły. Czwarty krąg, błyskawica. Stworzyłem runę. Nieźle, nieźle. I co? 30 many płacę, bije 150. Tutaj bije 100. Czyli dużo lepiej bije, nie? Czat, czy to prawda, że ja dużo lepiej biję, czy to nieprawda? W zupełności się z tobą zgadzam. Znasz już moje zdanie. Zawsze trafiasz teraz? Jak zawsze trafiasz? Jak tam z tymi miksturami? Jeden pies, tu i tu 300 damage za 60 many. No, niby tak, ale chodzi też o szybkość zabijania, nie? You know? Wiesz, bo tak naprawdę to ja ci powiem tak. Ognista strzała za 10 many to jest 50. To pa ile to bije? Jakby tu policzyć 60 many ile obrażeń, to wiesz, ile ognista strzała zadaje za 60 many? Kto to policzy? Za 5 many 25 bije. Przetestuję na jakimś orku, zaraz będzie testowane. Cześć Mikołaj. Błyskawice zawsze trafia, bo nie jest liczona jako pocisk, tylko ten. Też 300 damage'a wychodzi? No, to na to samo, widzisz, na to samo wychodzi. A, zbiegnijmy tędy, zobaczmy, czy kogoś tu. W tamtą stronę będą jacyś orkowie, tutaj w czwartym rozdziale, czy tu się nikt nie zrespił? Halo? Cześć Kuba. Tam na górze mam jakichś orków, z którymi z Diego tu nie szedłem. Wziąłem kasta. No ta. No proszę, jaki ładny okaz do testów. A, pojawia się nad nim, po chuju kurwa się pojawia nad nim. Kto to pisał, kurwa, na ćpańcu ty? We tam jakiś detoks, kurwa, rób. Ograsz mroczne tajemnice? No, pewnie przyjdzie czas w końcu na mody.
Czyli na dwa pociski zabijam, prawie orka zabijam. Wydałem ile? 60 many. Czyli najlepiej byłoby rzucić dwie błyskawice i lance, żeby oszczędzać manę. Zresztą jest 10 many różnicy, kurwa to. Ale i tak zawsze trafiasz tym spelem? No bo z tą lancą było tak, że ona czasem nie trafiała w kogoś, nie? Zero recoilu ma ten czar. Czemu oni tu... Czemu oni się nie rozeszli? Kiedy oni się rozchodzą? Jak z kim pogadam? I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Ja rozumiem. No widz, masz. Nie doszło do mnie nic. Jerlagę i lagą. Nie ze mną te numery. Kiepska sprawa. Właściwie może być go tylko żal. Nie wiadomo już komu można ufać. Nie można wierzyć we wszystko, co się zdarzy. Dobra, dajcie jakiegoś przeciwnika jeszcze. Co jest z tymi dźwiękami? Jaszczur okej, okay, a ogniste? Też okej. Okay. Dobra, gitara. A i tak mi jeszcze punkcików zostało 30, tylko na co by to wydać? Myślicie, że coś będę robił tą błyskawicą smokom? Mam własne zdanie na ten temat. Pewnie nie. Całkowicie się z tobą zgadzam. Chwała Inosowi! Chwała, panie, chwała. Teraz to już bym ubrał tego. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Tak dalej być nie może. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Kurwa, gdzie ta moja różdżka? Tu. Człowiek nie wie, komu wierzyć. Masz binty na potki? No ta. Skąd ty to masz? Ktoś za to odpowie. Dobra, lodowa lanca nie robiła praktycznie nic, Elicie. Sprawdźmy, jak będzie teraz. To jak ja mam takiego elitę, kurde? Jak ja mam czepnąć takiego elitę? Nie
No dzięki, dzięki. Umcy, umcy. No chodź. Jakbym miał... Jakbym miał... ubraną różdżkę na manę... to chyba bym jednego elitę pokonał, nie? 78 razy muszę jebnąć elitę, żeby ten? Serio? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Słyszę o tym po raz pierwszy. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Chwała Inosowi! Chwała Inosowi. Dobra, co my tu mamy w zamku? Możemy powiedzieć Kerolotowi... To przecież wiedział o tym wcześniej. Żołowcy smoków, piriri. Tutaj Brutus się boi. Chrząszczy. Ej, ty! Czemu nie pracuje? Ale to odrażające! Zaglądałeś do mojej komnaty? Nie mam pojęcia. Nie na nikogo nie obchodzi. Lecisz się? No, trzymaj się. Teraz cię dorwę. Kogo on mówi? Do mnie? Nic tu nie ma. Hej! Chrząszczy już nie ma. Jesteś pewien, że nie... Na pewno. Dobrze. Bo... 150, nice. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Aś trafił na końcówkę akurat. Na końcówkę streama przyszedł. Wszystko w porządku? Tak. Ale... Kiski grają mi marsza. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Może coś ci przyniosę. Oszalałeś? Znajdziesz mnie w świątyni maga. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Tylko nie przynieś mi suchego chleba. No to co, zrobimy tego questa i kończymy chyba. Kończymy, bo głodny jestem. Kurwa. Nie wiem, czy można być tego pewny. Zawsze jak zjem obiad z makaronu, to... te węgle to ze mnie schodzą jak... jakbym kurwa szklankę wody wypił, taki cały kurwa obiad makaronowy. To ja za godzinę jestem głodny. Siema. Jesteś. Kawałek. Pewnie. A pewnie. Lepiej już pójdę. Jak sobie chcesz. No dobra, to co? Jutro smoki chat. Jutro będzie smoke. Smoke beat every day. To rzeczywiście prawda. Zapisujemy na smoki. I ten dajemy. Och, żeśmy dzisiaj porobili. Tak jak mówisz. Chwała Inosowi. Obczyściliśmy zameczek zorków. Prawie cały, bo został ten narożnik tam w stronę wulkanu, tylko zorków. A tak to było obczyszczone, oko naprawione. Parę leveli wpadło. Ja chyba jeszcze coś miałem się uczyć na czwartym kręgu, tak mi się wydaje. O Jezu, co ja kliknąłem.
Co Jorzech kliknął? Zaczynamy od nowa czat, tak naprawdę, wiecie? Nie podoba mi się gra magiem. Zagramy sobie paladynem. Baza danych chwilowo niedostępna z utrudnienia. A, chciałem sprawdzić runy. Dobra, no nic, nie sprawdzę run. Czacik. Rozgrzewkowy był. Co ile live robisz? Jak co ile? Teraz speedrun. Speedrun niedługo walniemy jakiś. Bo się zaczną te przerwy z meczami spowodowane, to tam speedruny idealnie będą wchodzić takie. Właśnie, że będzie, dzisiaj będzie stream, jutro nie będzie, dzisiaj będzie, jutro nie będzie, dzisiaj będzie, jutro nie będzie, to tamto speedruny nawet ok będą. Bo nie ma ciągłości fabularnej na speedrunach. No, to jutro o 18 zapraszam. Cześć.